Bonjour tout le monde, tutaj Ania z kanału Marchewka w Paryżu. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o stereotypach, które krążą na temat Francuzów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, które z nich są prawdziwe, a które absolutnie nie, koniecznie musicie obejrzeć ten odcinek. I jeszcze słowem wstępu chciałam powiedzieć, że to co powiem, to jest to moja własna opinia, oparta na moich własnych obserwacjach i doświadczeniach z ludźmi, których tutaj poznałam. Oczywiście będzie to opinia oparta na relacjach głównie z Francuzami z regionu paryskiego, bo umówmy się, nie znam Francuzów z całej Francji. Pewnie znajdzie się wiele osób, które nie będą miały tego samego zdania co ja na pewne tematy, ale wszyscy mamy do tego prawa, bo nie znamy wszyscy tych samych osób i wszyscy mamy różne doświadczenia. No dobrze, po tym krótkim wstępie zapraszam Was na film. Według krążących stereotypów Francuzi to żabojady i ślimakożercy. Czy ja się zgadzam z tym stereotypem? Absolutnie nie. Nie wiem, czy sytuacja wygląda tak samo w całej Francji, ale tu, gdzie ja mieszkam, czyli w regionie Paryża, te ślimaki i żabie łódka wcale nie są tak łatwo dostępne. Najprędzej możemy je znaleźć w paryskich restauracjach serwujących francuskie dania, i wydaje mi się, że są one przygotowywane głównie pod turystów, którzy przyjeżdżając do Paryża mają ten stereotyp ślimakożercy i żabojada w głowie. Powiem Wam, że w tutejszych sklepach wcale nie jest tak łatwo te ślimaki i żabie łódka znaleźć. O ile ślimaki i zielone masełko do ślimaków rzuca mi się od czasu do czasu w oczy, tak żabie łódka widziałam może parę razy. Żabie łódka i ślimaki nie są tutaj zbytnio eksponowane przez sklepy i muszę przyznać, że nie ma tutaj zbyt dużego ich wyboru, jak w przypadku na przykład mięsa czy owoców morza, które są tutaj bardzo popularne. Bardzo często bywa też tak, że w sklepach ich po prostu nie ma, no a też nie sądzę, żeby był na nie jakiś specjalny popyt. Stereotypowy Francuz wygląda właśnie tak. Ja przyznam szczerze, że nigdy tak ubranego Francuza tutaj nie widziałam, chyba że jakiegoś aktora, który zabawiał turystów. Za to bardzo często widuję na ulicach Paryża turystki, szczególnie te z krajów azjatyckich, wystylizowane właśnie w taki sposób. No, może bez wąsika. Tego zakręconego, słynnego wąsika oczywiście panowie tutaj nie noszą, raczej króluje kilkudniowy zarost. Co do beretów i koszulek w paski, najczęściej je widuję w sklepach z pamiątkami w turystycznych dzielnicach. Tak na marginesie, jeżeli szukacie tanich pamiątek w Paryżu, no to koniecznie zajrzyjcie na Montmartre, bo tam w małych sklepikach pod Bazyliką Sacré-Cœur można znaleźć pamiątki, które są nawet 2-3 razy tańsze niż pamiątki w sklepikach pod wieżą Eiffla na przykład. Tak naprawdę jedyną rzeczą z tych tutaj wymienionych, które widzę u Francuzów, to szalik. Panowie, szczególnie ci wysoko ustawieni, albo wywodzący się z jakiejś burżuazji, albo szlachty, lubią takie szaliczki sobie nosić, niezależnie od pory roku, pogody i aktualnego outfitu. Noszą go do garniturów, do koszul, do płaszczy, albo do zwykłych t-shirtów. Nie wiem, jak oni to robią, bo wyglądają w tym naprawdę fajnie. A, no i panowie artyści z Montmartre, czyli kolebki francuskiej bohemy, też takie szaliczki noszą, bo bardzo fajnie pasują do ich nonszalanckiego stylu. Z tym stereotypem zgadzam się w 100%. Bagietka jest tutaj nieodłącznym elementem posiłków. W okolicach południa, kiedy Francuzi mają przerwę, i w okolicach 17-18, kiedy kończą pracę, pod piekarniami ustawiają się gigantyczne kolejki, bo przecież każdy tą swoją bagietkę musi kupić. Zarówno w piekarniach, jak i w marketach mamy do wyboru kilka rodzajów bagietek. Zwykła biała, tradycyjna, z sezamem, z makiem albo z ziarnami. Kupić tutaj oczywiście można też chleb, ale absolutnie nie ma on takiej popularności jak bagietka. Bardzo często można zobaczyć tutaj Francuzów przechadzających się ulicą z bagietką pod pachą. A już najbardziej uroczy jest widok starszych panów, którzy siedzą sobie na ławeczce z bagietką pod pachą i czytają sobie najświeższą gazetkę. Sery to również ważny element w życiu Francuzów. Po obiedzie, nim nastąpi deser, każdy szanowany Francuz je kawałek sera.
Deski pełne serów podaje się tutaj na wieczorny aperitif i koniecznie towarzyszy im kieliszek dobrego wina. W marketach, nawet tych małych, osiedlowych, jest dosyć spory wybór serów. Każdy może wybrać to, co mu odpowiada. We Francji istnieją też specjalne sklepy, które specjalizują się w sprzedaży serów. Nazywają się one fromagerie i jak się domyślacie, wybór jest ogromny. Francja to oczywiście kraj winem płynący i Francuzi piją tego wina moim zdaniem dużo. Co prawda na tarasach restauracji widać często ludzi popijających piwo albo jakiś inny napój typu Coca-Cola, ale wino w dalszym ciągu ma się tutaj dobrze. Działy z winem w tutejszych sklepach potrafią być naprawdę duże. Na przykład w hipermarkecie Auchan, który znajduje się w biznesowej dzielnicy La Défense pod Paryżem, na 3 istniejące poziomy tego sklepu, jeden poziom jest praktycznie cały zajęty przez półki z winem. No i w dalszym ciągu wino poza formatem butelkowym można kupić w takich 3 bądź 5-litrowych baniaczkach z kranikiem. Bardzo fajnie to wygląda. Czy Francuzi są stylowi i zawsze dobrze wyglądają? To zależy. Z jednej strony mamy majętnych Francuzów, którzy lubią dobrze wyglądać i ubierają się w butikach typu Louis Vuitton, Chanel albo Prada, a z drugiej strony mamy Madame et Monsieur Dupont, takich naszych kowalskich, którzy ubierają się w sieciówkach i ich głównym kryterium zakupu jest wygoda. No i jeszcze zależy od tego, co dla nas znaczy słowo styl. Bo jeżeli styl dla nas to buty na wysokich obcasach, zrobione włosy i pełny makijaż, no to nie. Francuski nie są stylowe. Francuski stawiają przede wszystkim na naturalność. Jeżeli mają zrobione paznokcie, no to jest to jakiś delikatny French. Nie ma mowy tutaj o jakichś krzykliwych kolorach. Jeżeli chodzi o makijaż, no to również jest on bardzo naturalny. To samo z włosami. Królują tutaj głównie rozpuszczone włosy, kucyk albo kok. Poza tym zauważyłam, że tutaj jest bardzo spora ilość kobiet, które swoich włosów nie farbują i niespecjalnie przejmują się pojawiającymi się siwymi włosami. Tą francuską naturalność w wyglądzie można bardzo fajnie zaobserwować wśród francuskich prezenterek telewizyjnych. Wyglądają one naprawdę bardzo naturalnie. Mocniejszy makijaż i dobrze zrobione włosy i paznokcie jest to raczej domena kobiet, które pracują w branży kosmetycznej, modowej, kobiet, które są influencerkami albo emigrantek. No i kobiety tutaj w Paryżu przeważnie noszą płaskie obuwie. Podejrzewam, że ze względów praktycznych. No bo umówmy się, poruszać się tutaj w butach na wysokim obcasie w metrze, które jest pełne korytarzy i schodów, jest bardzo mało praktyczne i niewygodne. Wydaje mi się, że ludzie tutaj ogólnie mają o wiele luźniejsze podejście do wyglądu niż na przykład my Polacy. Tutaj raczej nikt nie ma problemu, żeby wyjść do sklepu w jakimś rozciągniętym dresie z niezrobionymi włosami czy bez makijażu. Dotyczy to nawet tych kobiet i mężczyzn, którzy ubierają się w Lacoste czy w Louis Vuitton. Pamiętam, że kiedy przyjechałam do Paryża, jeszcze byłam studentką i zajmowałam się dziećmi w pewnej bogatej rodzinie, no to pani domu absolutnie nie miała problemu, żeby pokazać mi się bez makijażu, w rozczochranych włosach i w rozciągniętym podkoszulku. Wszyscy dobrze wiemy, że najwięksi szefowie kuchni pochodzą z Francji i posiadanie francuskiego szefa kuchni jest to dla restauracji jakiś atut. Ale czy wszyscy Francuzi gotują tak jak szefowie kuchni i codziennie na obiad serwują jakieś wymyślne dania? Pewnie nie. A już na pewno nie w Paryżu. W tygodniu jest to całkowicie normalne, że nie gotują, bo w południe jedzą albo w restauracji, albo na stołówce, a wieczorem wlatują jakieś gotowe bądź półgotowe dania, typu zupy z kartonika. Dział z takimi zupami w sklepach potrafi być tutaj naprawdę ogromny. Albo jakieś słone tarty zrobione na gotowym, kupnym cieście. Ale słuchajcie, w weekendy też nie jest tutaj specjalnie lepiej, przynajmniej z mojego doświadczenia. Niedzielne obiady u paryżanów, których mi zdarzało się jeść, wyglądały tak, że na talerzu był suchy ryż, nieśmiertelna marchewka z groszkiem z puszki albo fasolka szparagowa i steka szy, czyli coś w rodzaju steka do hamburgera, tylko z lepszym składem. Potem był kawałek sera i na końcu deser w postaci jakiegoś jogurtu. Oczywiście to wszystko było bardzo dobre, ale nijak miało się do tych wielkich francuskich pysznych dań, o których wszyscy mówią.
Bardzo wiele mówi się na temat tego, że Francuzi nie mówią po angielsku ani w żadnym innym języku. Ja osobiście się z tym stereotypem nie zgadzam, bo mam całkiem inne doświadczenia. Być może ten stereotyp dotyczy starego pokolenia Francuzów, nie wiem. Ale wiem, że to nowe pokolenie, młode pokolenie radzi sobie z angielskim na przykład całkiem dobrze. Rodzice dzieci, którymi się kiedyś opiekowałam, bardzo dobrze radzili sobie z rozmawianiem po angielsku. Później pracowałam w dosyć dużej firmie, która działa na arenie międzynarodowej i tam też Francuzi bardzo dobrze sobie po angielsku radzili. Bardzo często mieliśmy gości z Danii, więc mogłam sobie dobrze poobserwować, jak Francuzi sobie po angielsku radzą. Pamiętam też, że kiedyś na samym początku mojego pobytu tutaj zabrałam moją przyjaciółkę pod wieżę Eiffla. I tam pewna pani do nas podeszła i zaczęła po angielsku zadawać różne pytania. Typu, czy nam się tu podoba, skąd jesteśmy, kiedy przyjechałyśmy. Kontynuowała rozmowę po angielsku, mimo że ja protestowałam i odpowiadałam po francusku. Pani oczywiście była rodowitą francuską, ale chciała udowodnić, że Francuzi umieją mówić po angielsku. Podobno Francuzi to szowiniści. Moim zdaniem nie. Oni tutaj po prostu od małego mają wpajane, że ich kultura, sztuka czy język są piękne, ważne i warte uwagi i dlatego też lubią się tym wszystkim chwalić. Ale ci sami ludzie lubią podróżować, zwiedzać, odwiedzać nowe kraje, poznawać nowe rzeczy. Ogromna ilość Francuzów, szczególnie tych młodych, interesuje się krajami azjatyckimi. Najbardziej chyba Japonią ze względu na modne tutaj mangi i anime. Znaleźć można też Francuzów, którzy lubią latać do Polski. Kiedy latam do Polski, samolot zwykle pełen jest Francuzów, lecących zwiedzać Kraków, Warszawę albo na przykład Oświęcim. Są tym wszystkim bardzo podekscytowani, na strefie wyscowej kupują nasze narodowe specjały, a największe powodzenie ma oczywiście wódka. Wydaje mi się, że to my Polacy mamy jakieś problemy, kompleksy. Nie potrafimy być czasami dumni z naszej historii, kultury czy sztuki. Za to potrafimy zachwycać się tym, co jest u innych. Cudze chwalicie, swego nie znacie, jak to powiadają. A totalnie nie mamy się tego wstydzić, bo jakieś afery w polityce tutaj też mają miejsce. A po wejściu w życie nowej reformy emerytur, nasz prezydent cieszy się tak ogromnym poparciem, że gdzie nie pojedzie, jest wygwizdywany i obrzucany nie wiadomo czym. Zasłyszałam nawet gdzieś w mediach, że prezydent Macron nie może się już poruszać po Francji tak swobodnie jak kiedyś. Także Polacy, naprawdę bądźmy dumni z naszej kultury, sztuki, historii, języka, tak jak Francuzi. No dobrze, to by było na tyle. Oczywiście nie są to wszystkie stereotypy o Francuzach, jakie można usłyszeć. Wydaje mi się, że wybrałam te najciekawsze. Celowo tutaj pominęłam tutaj stereotyp o Francuzie, który strajkuje cały czas. No bo jeżeli słuchacie polskich wiadomości, no to wiecie, że to nie jest stereotyp, a prawda. Tradycyjnie już zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, lajkowania filmów, jeżeli Wam się podobają i subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Widzimy się już za tydzień w nowym filmie z Paryża. A bientôt!